Debiut w Niemczech był w roku 2007 hmm. i jestem jeszcze tam na rynku. Ale dlaczego? Bo po prostu chodzi o pracę. Naprawdę to jest dużo pracy trzeba zainwestować w swoją karierę i w siebie w ogóle, żeby, żeby zaistnieć całe życie. A jak tam wyglądają media plotkarskie? Kęśliwe są? Wiesz, co Polska, pol, znaczy w Polsce i w Ameryce jest gorzej. W Niemczech jest tak, że nie mogą ym, media lub ym, jak to się mówi? Paparazzi, paparazzi. paparazzi tak prześladywać ludzi na ulicy na przykład. Mm -hmm. Tego nie ma. To jest zabronione. W Ameryce i w Polsce to jest, a w Niemczech tego nie ma, czyli jest prywatność. Sfera prywatności jest bardzo, bardzo wysoka i duża. No, ale wiadomo, że zawsze się pisze, bo wydaje mi się, że widz jest ciekawy. No, Boże kochany, plotki są po to, żeby, żeby je czytać i słuchać i Widzą nas na, na scenie lub na ekranie, ale życie prywatne też jest zawsze ciekawe dla widza. Halo, widz? <grym> Cześć. Cześć, tak. Czyli to jest tak, że tam nikt nie może za tobą jechać i nie może zrobić ci zdjęcia nie. z ukrycia? Nie. Jest więzienie za to? Czy Wiesz, jak to, no, to nie wiem, czy więzienie, ale jest. jest no, nie, 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 nie. To skąd oni nie biorą zdjęcia? Ze ścianek, okay. tylko takie autoryzowane? Są zdjęcia ze ścianek, są oczywiście, jak ktoś komuś zrobi i, i wyśle to, yy, normalna osoba wyśle to do gazety, to nieraz drukują, ale. Okej, okay, nie ma takiego zawodu, który by się tym zajmował, tak? To Że... jest zawód, ale to po prostu tego nie ma, nie ma takiej kultury. To jest po prostu zabronione w Niemczech. Od, yy, tak, znaczy, tak mi się wydaje. Czyli tak jakby tam się bardziej portale żyją w przyjaznych relacjach z gwiazdami. Nie kłócą się z nimi, że chcą współdziałać. Oczywiście, znaczy, co piszą, co piszą, co chcą pisać, ale wezmą zdjęcie jakiegoś fotografa, na przykład jakieś profesjonalne zdjęcie. Jest tak, że oczywiście gwiazdy często płacą, opłacają fotografów. Hmm. Hmm, na przykład lecą na majorkę i dzwonią do fotografa, żeby im zrobił zdjęcie, jak wychodzi z morza. I to niby, niby, niby jest jakieś... stawka. No, stawka. Słuchajcie, ja tego jeszcze nie robiłam. Nie chce mi się. Um, nie mam takiej potrzeby. Może zróbmy. Może zróbmy. No, no nie wiem, jak tutaj będzie w Warszawie.